Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sebastian, Seb the Celeb, let we go. Dzisiaj lista 10 manser na ciepłe dni. Czy będzie to wiosna, czy będzie to lato, jest to już tak bardzo nieistotne. Zaczynamy na miejscu 10. Sicily. Czuć tutaj głównie owoce i kwiaty. Jak dla mnie osobiście jest to brzoskwinia z kwiatami. Projekcja dobra, długotrwałość około 6-7 godzin wystarczy. Otwarcie jak dla mnie niesamowite. Cytrusy połączone z innymi owocami. Pachnie jak sok wieloowocowy. Oczywiście unisex, ale trochę jednak przechyla się to w stronę pań. Dla mnie nie liczy się etykieta, tylko zapach. Polecam. Numer 9, zapach na liście do zakupu. Vetiver Sensuel. Mięta połączona z cytrusami daje nam wrażenie prawie jakby kubańskiego mojito gdzieś właśnie na Kubie, na plaży. Czysty, trochę szarpki i świeży. Jeżeli lubicie perfumy typu Terry, Hermes, Tom Ford, Grey, Vetiver, ten zdecydowanie również Wam się spodoba. Każda okazja, każdy strój, facet około 35-40 lat, cena około 350 zł, także nie jest tani, projekcja przyzwoita. Są manszery oczywiście z lepszą projekcją, ale mniejsza o większość. Oczywiście decyzję zostawiam Wam, nie jestem Waszym doradcą finansowym. Zapach, który na pewno wprowadza nas w radosny, wakacyjny humor. Numer 8, tutaj trafili z nazwą oczywiście w dziesiątkę, cytrus i drewno. Dla mnie tak mniej więcej pachnie ten zapach przez cały okres jego trwania. Kolejna propozycja, mówię oczywiście o Kumquat Wood. Cytrusy wkomponowane w świeże drewno. Projekcja i cena bardzo przyzwoita, bardzo bezpieczny zapach, który będzie doskonałym dodatkiem w ciepłe dni na większość okazji. Przechyla się moim zdaniem w stronę dojrzałych panów. Dobra propozycja od Mansery, cenowo około 275 zł i oczywiście jakościowo. Numer 7, zapach, który również jest na liście do zakupów. Gold Prestigium. Czekam z niecierpliwością na przeceny. Projekcja solidna, ale i cena. Ponad 500 zł, także tylko promocja nas tutaj ratuje. No chyba, że ktoś dostaje 500 plus, problem rozwiązany. Cytrusy, trochę przypraw, odrobina skóry i drewna. Mimo iż w nutach jest wood, zapach nie jest ciężki. Wspaniale zbalansowany. Tak jakby lemon mint i wood blue notes miały dziecko. Przypomina trochę Yves Saint Laurent L'Homme Perfume Intense. Elegancki, wyszukany. Trochę słodki, seksowny. Raczej na ciepłe wieczory, randki, specjalne okazje. Polecam Wam i sobie. Numer 6. Kolejna wspaniała propozycja. Oud Lemon Mint. Wow. Mega projekcja i długotrwałość. Super połączenie cytrusów z agarem i wanilią. Unisex, ale wydaje mi się, że jednak przechyla się to bardziej w stronę męską. Zapach, który wnosi coś specjalnego, co pozwala nam wyróżnić się od tłumu. Jest to zachodnie podejście do Bliskiego Wschodu. Unikalny, seksowny, przyjemny, owocowy, drewniany. Pytanie, które tutaj stawiam, dlaczego ten zapach nie jest aż tak bardzo popularny? Nie wiem, może cena, może nieznajomość marki, ale szczerze, niesamowita propozycja od wczesnej wiosny aż do jesieni. Zdecydowanie polecam. Oud Lemon Mint. Numer 5. Soleil d'Italie. Oczywiście już widzę
policję językową poprawia mnie, że źle to wymówiłem. Jest to w tym przypadku nieistotne. Cytrusy, dużo cytrusów, bo wiesz, ja i cytrusy. Bardzo dobra cena, około 250 zł. Projekcja, szczerze myślałem, że słaba, ale po 6 godzinach dostałem komplement i to zmieniło moje podejście do tego zapachu. Jest świetny, świeży, czysty, owocowy, jak świeża bryza. Doskonały na upalne dni, bar, plaża, rozpięta koszula, coś w tym stylu. Na początku byłem rozczarowany, ale teraz już wiem, że ten zapach jest godny polecenia. Numer 4. Pink Prestigium. Kolejna propozycja, która jest na liście zakupów i kolejna etykieta, która kieruje nas w stronę pań. Dla mnie liczy się zapach i to, co lubimy, a nie to, co etykieta nam mówi. Grapefruit, czarna porzeczka i ud są tutaj bardzo wyraziste przy otwarciu. Później dołącza do tego róża, ale wszystko zostaje w świeżym kontekście. Panowie, wiem, butelka jest różowa, ale przecież nie pryskamy się kolorem. Dla mnie bardzo unisex, świeży, energetyzujący, przyjemny zapach. Będzie doskonałym dodatkiem na ciepłe dni dla niej i dla niego. Polecam. Numer 3. Oud Blue Notes. Zapach, z którym miałem styczność kilka razy, za każdym razem, jeżeli wchodzę tylko do Selfridgesa, podchodzę do niego i za każdym razem mnie zaskakuje. Pozytywnie oczywiście. Tak szczerze, nie wiem dlaczego nie mam go jeszcze w swojej kolekcji. Otwarcie jest bardzo cytrusowe, wspomagane kwiatami. Trochę drewna, trochę pudrowy. Nie jest to bestia projekcji i tak samo jest z długotrwałością. I już mi się przypomniało, dlaczego nie mam tego zapachu. Nie wydaje mi się jednak, że komuś ten zapach się nie spodoba. Dobra propozycja na lato ze słabą projekcją. Jeżeli mamy tak zwany man bag, możemy wrzucić ten zapach do torby, przyaplikować i zbieramy komplementy. Numer 2, kolejna propozycja na ciepłe dni. Temperowany ołówek z dodatkiem owoców i przypraw. Cena bardzo przyzwoita, około 55 funtów. Zależy oczywiście od promocji. Francuski Aventus, drzewny, cytrus, cedrua, boise. Po raz kolejny policja językowa, zapraszam. Perfumy, które wyróżniają nas od reszty, ciekawy, bardzo przyjemny. Na większość okazji, jak na mój nos, a jest go sporo, przechyla się w stronę panów. Początkowo byłem trochę sceptyczny, ale już teraz mogę powiedzieć, że zapach jest genialny i zawsze będzie w mojej kolekcji. To może go w końcu pokażę. Niesamowity. No i doszliśmy do miejsca pierwszego. Jeden z moich ulubionych zapachów, bomba owocowa w ogrodzie kwiatowym. Jardin Exclusif. Nie jest to najtańsza opcja, ale jest tego warta w 100%. Długotrwałość jak wyścig Le Mans. Owocowy, lekko pudrowy, delikatny, zachwycający, elegancki. Zapach na każdą okazję, dla każdego, każdy wiek. Nie będę Was nudził. Tutaj macie pełną recenzję na banerze. Zdecydowanie polecam na wiosnę, lato i wakacje. Także to jest moja 10 Manser na ciepłe dni 2022. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie coś innego, co dodalibyście do tej listy. Będę bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Sebastian, Seb de Celeb. Peace.